Witam państwa serdecznie na kanale Innowacyjny Dom. Ja nazywam się Kordian Łysak i jestem współwłaścicielem firmy o tej samej nazwie. Szanowni Państwo, Innowacyjny Dom prowadzi nie tylko działalność tutaj na YouTube. Jesteśmy przede wszystkim firmą instalatorską. Zajmujemy się montażem pomp ciepła oraz całej techniki grzewczej. Jeżeli chcecie, żebyśmy zbudowali u was w domu podobną kotłownię, o której za chwilę sobie powiemy, odezwijcie się do nas. Link do strony internetowej znajduje się w opisie tego filmu, tak jak i nasze numery telefonu. Także słowem wstępu, troszkę prywaty, a teraz zaczynajmy. Znajdujemy się dzisiaj w naszym studiu kotłownia, które przy okazji jest kotłownią, właściwym maszynownią u nas w domu. Link do filmu Jak zbudowaliśmy to dzieło znajduje się tutaj. Zapraszamy Państwa do oglądania. Dodatkowo, Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy ostatnio badania, że aż 80% naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, zaznaczcie subskrypcję, a najlepiej subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę. Ale koniecznie skomentujcie, odpowiemy na każde wasze pytanie. Tematem dzisiejszego odcinka jest omówienie elementów naszej kotłowni. Opowiem dzisiaj Państwu, co tutaj dokładnie się znajduje, jak to działa, i postaram się wyjaśnić też kilka tematów, które wzbudziły szczególne emocje przy filmach i zdjęciach z budowy tejże maszynowni. Głównym elementem każdej kotłowni na pompę ciepła jest oczywiście pompa ciepła. Na dzień dzisiejszy nasz dom jest zasilany przez pompę LG Therma v na R290 o mocy 12 kW. Tutaj za mną znajduje się jednostka wewnętrzna. Ale zanim przejdę do omawiania, opowiem co w środku się znajduje i dlaczego w pompie typu monoblok w ogóle jest jednostka wewnętrzna, to zaproszę jeszcze Państwa, aby. Wrócić na naszym kanale do poprzednich filmów, gdzie opowiadamy o poprzednich pompach ciepła, które u nas były, a LG jest już czwartą pompą ciepła, którą testujemy. Czy to koniec? Raczej nie. Myślę, że w przyszłości yy, też będziemy dla Państwa testować inne pompy ciepła z naszej oferty. Ok, a więc tutaj znajduje się HydroBox pompy ciepła TermaV. I teraz dlaczego HydroBox? Przecież to nie jest pompa typu Split. Nie ma pomp typu Split na R290. Otóż, drodzy Państwo, jest to jednostka, która zawiera część komputera pompy ciepła, która zawiera sterownik, ale również grzałkę przepływową, która jest wymagana we wszystkich pompach ciepła LG. Ta grzałka znajduje się mniej więcej tutaj i to przez nią przepływa woda od razu, jak wpada do budynku. Na lewo od Hydroboxa mamy dwa przewierty, który wchodzi w zasilanie i powrót do pompy ciepła. Jeśli pokazałem już rury, no to nie mogę zapomnieć o tym, że wyjątkowo dużo emocji wzbudza to, co tutaj mamy, a mianowicie stal zaciskową. Dlaczego właśnie stal i dlaczego ona jest bez izolacji. Otóż drodzy Państwo, no, budując tą kotłownię, to studio kotłownia, zwracaliśmy uwagę również na estetykę. Te urządzenia, które znajdują się za mną przez długie miesiące, będą naszym tłem do nagrywania filmów. W związku z tym, ja wiem, że nie powinny być takie niezaizolowane rury w żaden sposób, czy to kauczukiem, czy to pianką. Natomiast ze względu na estetykę ze względu na to, że to ma być tło no to pogodziliśmy się z tym, że, yy, że będą delikatne straty yy, wynikające z przesyłu ciepła, że te rury będą po prostu ciepłe. Jeżeli zostaliście już Państwo naszymi klientami, a wiem, że wielu naszych klientów nas w dalszym ciągu ogląda, może Was pewnie zdziwić to, że w Waszych kotłowniach, w Waszych maszynowniach nie znajduje się stale zaciskane tylko PP. Otóż PP, czyli polibutylen jest drugim z materiałów, które najczęściej stosujemy. Jest on równie dobry jak stal, moim zdaniem nawet i troszkę lepszy. Być może nie wygląda tak ciekawie, tak błyskotliwie metalicznie, natomiast jest bardzo dobrym materiałem. Tak więc, jeśli chodzi o kotłownie, które zbudowaliśmy i zbudujemy, będą się one opierały zarówno na stali, jak i na PP. Dobra wiadomość jest taka, że każdy nasz klient może wybrać sobie materiał, z którego zbudujemy jego kotłownię. Studio kotłownia zostało zbudowane w porozumieniu z producentami, z którymi współpracujemy, którzy są naszymi partnerami, których sprzęt zazwyczaj stosujemy u naszych klientów w kotłowni. Są to firmy takie jak Afrizo, Kalefi, Termatek, Victis czy choćby Imergas, który z kolei użyliśmy klimakonwektora, ale o klimakonwektorze jeszcze sobie powiemy. Teraz tak, drodzy Państwo, do budynku wchodzi nam. Ciepła woda. Ona idzie tą rurą i wpada nam do hydroboxa. Wewnątrz hydroboxa, tak jak wspomniałem, przepływa woda nam przez grzałkę, i zaraz po wyjściu z tegoż hydroboxa mamy zawór trzydrogowy, Afrizo, zawór przełączający AZV. A jaka jest jego rola? Otóż jest to zawór przełączający strefowy, który którym steruje pompa ciepła, który przełącza tryb pomiędzy trybem ciepłej wody użytkowej a trybem pracy centralne ogrzewanie. I teraz tak, jeśli ten zawór otwarty jest w tamtą stronę, pompa ciepła przygotowuje ciepłą wodę. Jeżeli otwarty jest w tą stronę, pompa przygotowuje wodę, która idzie dalej do grzejników i do podłogówki. Teraz skupmy się na części, która jest, służy nam do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zastosowaliśmy u nas zbiornik 300-litrowy ze stali nierdzewnej marki Termatek. Zbiornik ten posiada bardzo dużą wężownicę, prawie 4 m2. Jest to zbiornik ze stali nierdzewnej Duplex. Tego nie będzie widać na filmie, natomiast zbiornik ten posiada również anodę tytanową, którą podłącza się do prądu, dzięki czemu nie trzeba jej wymieniać, w przeciwieństwie do anody magnezowej. Nad zbiornikiem oczywiście znajduje się odpowietrznik. Wszystkie podpięcia do układu znajdują się z tyłu, czyli woda, która została przełączona przez zawór, przełączający, idzie nam do zbiornika, wpada nam na wężownicę, w tej wężownicy przepływa, a następnie wraca z powrotem do pompy ciepła. Kiedy woda przepływa przez wężownicę, ta woda kotłowa, woda z pompy ciepła, ona ogrzewa tą wodę, która następnie idzie bezpośrednio do naszych kranów. I teraz tak, ością niezgody bardzo często pojawia się to, jak duży zbiornik ciepłej wody ktoś potrzebuje mieć w swoim domu. Otóż nas tutaj mieszka piątka i zbiornik 300-litrowy w zupełności nam wystarcza. Poprzednio zbiornik był 250 litrowy, również nam wystarczał, także e, taki przelicznik to jest około 50 litrów na jedną osobę korzystającą z ciepłej wody użytkowej. Skoro ciepła woda już wstępnie omówiona, no to teraz jak to jest z tym układem centralnego ogrzewania. Generalnie są jest kilka rodzajów y, możliwości podpięcia bufora do instalacji centralnego ogrzewania. I my zrobiliśmy tutaj coś, co jest bardzo zaawansowane, ponieważ systemem kilku zaworów mamy możliwość zmienić sposób tego połączenia. Zwyczaj tego się nie robi, natomiast my przygotowaliśmy sobie coś takiego, ponieważ podczas kolejnej zimy będziemy testować, jak wygląda praca pompy ciepła przy połączeniu równoległym, szeregowym oraz trzyrurowym. Na chwilę obecną mamy jednak połączenie równoległe, które w 90% montujemy u naszych klientów. Jest to połączenie uniwersalne, w którym bufor działa jak sprzęgło hydrauliczne. Innymi słowy, woda z zaworu czy drogowego trafia nam do bufora, akurat to połączenie jest z drugiej strony i z bufora wychodzi i wraca nam do hydroboxu. Pompy ciepła. Zbiornik buforowy to zbiornik marki Victis. On ma 300 litrów, wygląda dość potężnie, jest może nawet nieco wyższy niż ja. Natomiast on ma po prostu małą średnicę. Mamy bufory, które są bardziej takie masywne, mamy i takie właśnie wysokie. Teraz tak, to jest bufor ze stali nierdzewnej. On ma możliwość podpięcia do siebie jednego źródła, czyli ma cztery króćce calowe. Ma oczywiście też kieszenie górną i dolną, w które można włożyć czujniki temperatury. Akurat nasza obecna pompa ciepła nie wymaga tego, żeby były czujniki temperatury w buforze. Tutaj na dole, czego zapewne nie będzie widać na filmie, mamy też włożoną grzałkę. Jest to grzałka, która jest dla nas taka, taka totalnie zapasowa w razie W, gdyby coś złego stało się z hydroboksem pompy ciepła, w której znajduje się grzałka przepływowa. Skoro omówiliśmy już sobie, że mamy te zbiorniki, cały czas używałem stwierdzenia, że woda wraca do pompy ciepła. To nie jest oczywiście tak, że ta woda wraca bezpośrednio, ponieważ zanim ona trafi z powrotem na wymiennik pompy ciepła, gdzie zostanie ponownie podgrzana, musi przejść pewną filtrację, dlatego że chcemy zabezpieczać wrażliwe urządzenie, jakim jest wymiennik, przed wszelkimi zanieczyszczeniami, które w instalacji centralnego ogrzewania były, bądź też wytworzą się w międzyczasie, przed kamieniem oraz przed innymi rzeczami. I teraz. Tak, yy, urządzeniem, które od pewnego czasu stosujemy u wszystkich naszych klientów, jest urządzenie wielofunkcyjne Kalefi Dirt MAG Plus, a co to właściwie jest, otóż, drodzy Państwo, jest to yy, separator zanieczyszczeń wielofunkcyjny. Wielofunkcyjny, ponieważ yy, poza samym separatorem, poza samym cylindrem tego separatora yy, zawiera również yy, bardzo mocny magnes oraz zawiera. Filtr siatkowy, który ukryty jest tutaj głębiej. W związku z tym wyłapuje wszelkie rodzaje zanieczyszczeń, zarówno te większe przy pomocy siatki, jak i te ym, związki żelaza, które, na które reaguje magnes, jak i odmula, czyli po prostu te cząstki drobne gromadzą się w cylindrze. Ym, taką zaletą tego urządzenia jest to, że ym, nawet osoba, która nie ma wielkiego pojęcia o hydraulice, może bardzo prosto sobie taki filtr wyczyścić, ponieważ w zestawie są dwa zawory, dwa motylki, które trzeba przekręcić, a następnie po prostu spuścić z niego wodę. No i to drodzy państwo tyle. Dzięki temu urządzeniu wielofunkcyjnemu woda, która wraca nam do hydroboksa, a następnie do pompy ciepła jest porządnie, bardzo porządnie przefiltrowana. Przejdę teraz do urządzeń, które nie znajdują się w każdej kotłowni. Nie, nie, nie budujemy tego u każdego klienta. O co chodzi? Chodzi o układ centralnego ogrzewania. W każdym domu ten układ wygląda nieco inaczej. Są układy grzejnikowe, są układy podłogówkowe, no a są układy mieszane takie jak i u nas. I teraz tak, do układów mieszanych, który u nas właśnie jest, no bo połowa domu jest na grzejnikach, połowa jest na podłogówce, potrzebne są urządzenia, które w jakiś sposób podmieszają nam tą wodę, czyli, broń Boże, nie chcemy, żeby na, na podłogówkę poszło 45 stopni, no bo byśmy musieli wtedy skakać zamiast chodzić. Do tego celu potrzebne jest jakieś podmieszanie. To podmieszanie można zrealizować na kilka różnych sposobów. U nas akurat zamontowaliśmy grupę pompową Afrizo PrimoTherm, a nawet dwie. I teraz, drodzy Państwo, czy to jest rozsądne? No Otóż i tak, i nie. Dlatego, że zamontowanie dwóch grup pompowych jest ekstremalnie rzadkim zjawiskiem. Zwyczaj montuje się pompka obiegową, która działa wprost na grzejniki. I grupę pompową, która zajmuje się podmieszaniem, która działa na instalację podłogową. Natomiast czemu zamontowaliśmy coś takiego, czemu te grupy w sumie dwie identyczne są? Otóż zamierzamy w przyszłości przetestować to, o co bardzo często nas pytacie, a mianowicie jak efektywne ekonomicznie będzie grzanie bufora do bardzo wysokiej temperatury, na przykład 60-65 stopni, co jakiś czas. A potem rozbieranie tego z podmieszaniem na układ centralnego ogrzewania. Gdybyśmy nie mieli tych dwóch grup pompowych, no to wtedy na grzejniki musielibyśmy puścić właśnie tu 60 parę stopni, co w przypadku naszych aluminiowych grzyników byłoby w sumie zabójcze dla naszego komfortu termicznego. Dlatego właśnie są te dwie grupy pompowe, przy czym jedna jest działająca, a w drugiej na razie funkcjonuje tylko pompka obiegowa. I teraz tak, drodzy Państwo, jak taka grupa pompowa działa, co ona zawiera. Otóż z Bufora wychodzi nam ciepła woda, która z kolei trafia nam do, do grupy pompowej, i ta woda ulega podmieszaniu przy użyciu właśnie tego zaworu mieszającego z siłownikiem. Tym siłownikiem steruje pompa ciepła, aczkolwiek może tym sterować również jakieś. Em, zewnętrzne sterowniki. Jeżeli montujecie Państwo pompę ciepła, która sama nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych, no to wówczas stosuje się takie sterowniki pokojowe typu tech, typu salus, ale o techu i salusie kiedy indziej, bo jest to temat naprawdę bardzo skomplikowany. A więc gorąca woda z bufora trafia nam do podmieszania i ona miesza się z tą zimną wodą, która z kolei z instalacji wraca. Tu następuje to podmieszanie. Dalej mamy pompkę obiegową. Pompka obiegowa również afrizo. No i wychodzi nam to do, do już rozdzielacza podłogówki. Dalej mamy tutaj oczywiście dwie dwa zegary, temperaturę wody ciepłej, temperaturę wody zimnej, czyli zasilanie i powrotu. Wszystko w eleganckiej styropianowej obudowie, żeby tutaj nie traciło to ciepła. Jak zapewne widzicie Państwo, u nas to w tym momencie nie pracuje. Na zewnątrz mamy około 20 stopni. Chociaż jest koniec marca, no to jednak taka temperatura wymusza to, że no nie musimy grzać w naszym domu. Wrócę jeszcze na chwilę do elementów, które w każdej kotłowni się znajdują. No to musimy sobie powiedzieć drodzy Państwo o tym, że mamy dwa rodzaje układów hydraulicznych: układy otwarte i układy zamknięte. Układy otwarte to takie, w którym ciśnienie wynika z grawitacji z wysokości naszego budynku, a układy zamknięte, które są niezbędne e, wtedy, kiedy mamy pompę ciepła oraz inne nowoczesne źródło, no bo tak samo też jest w przypadku kotłów e, na pelet czy też kotłów gazowych. No i w układzie zamkniętym mamy ciśnienie, które jest e, wyższe niż jeden bar. Akurat u nas w tym momencie e, manometr pokazuje 1,5 bara i teraz tak. W układach zamkniętych musimy jakoś zabezpieczyć się przed zbyt wysokim ciśnieniem, żeby urządzenia, które są dostosowane do pracy, powiedzmy sobie, na dwóch góra, trzech barach no nie, nie zostały rozsadzone przez właśnie to za duże ciśnienie. Takim zabezpieczeniem jest właśnie grupa bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o grupę bezpieczeństwa centralnej, centralnego ogrzewania, no to jest to polimerowa grupa kalefi. Ym, grupa bezpieczeństwa to jest właśnie to tutaj pod tą styropianową obudową mamy polimerową beleczkę, ja to może pokażę a na niej odpowietrznik oraz zawór bezpieczeństwa zawór bezpieczeństwa to jest tutaj ten czarny dzyndzel z czerwoną czapeczką i teraz zawór bezpieczeństwa ma proste zadanie jeżeli ym, ciśnienie w układzie zostanie przekroczone o te 3, 3 bary no to wówczas on zacznie spuszczać wodę, nie dopuszczając do tego, żeby, żeby po prostu to ciśnienie zostało przekroczone. Do tego mamy naczynie przeponowe, jedno na wodę, właśnie w centralnym ogrzewaniu, a teraz przejdę dalej, bo tutaj mamy przeponkę wody użytkowej i również beleczkę z grupą bezpieczeństwa, również odpowietrznik, również zawór. Bezpieczeństwa. Tym razem tutaj jest sześciobarowy. No i oczywiście manometr. Jest to grupa bezpieczeństwa AFRISO. No, my generalnie użyliśmy tutaj grupy CO, która w zakupie nazywa się grupą centralnego ogrzewania. My użyliśmy do wody użytkowej, wymieniając tylko sam zawór bezpieczeństwa. Jak widzicie, drodzy Państwo, troszkę tutaj jest to pokombinowane. Trochę mi za to wstyd, ale może przejdźmy już dalej. Nie byłoby, drodzy Państwa, pompy ciepła, nie byłoby kotłowni na pompy ciepła bez zasilania elektrycznego. Tak więc w kotłowni znajduje się również skrzynka, w której znajdują się wszystkie wyłączniki, styczniki, podliczniki oraz czujniki. Oczywiście ta skrzynka ze względu na badawczy charakter tego, co tutaj zbudowaliśmy, jest nieco bardziej zaawansowana niż ta, którą stosujemy zazwyczaj. Studio-kotłownia znajduje się w piwnicy naszego domu, zawsze panowała tutaj temperatura co najmniej chłodna, ponieważ najzwyczajniej w świecie będziemy tu pracować, będziemy tu spędzać czas, no to potrzebowaliśmy czegoś, co pozwoli nam przełamać tą temperaturę. No i tutaj postanowiliśmy zamontować z kolei klimakonwektor, klimakonwektor marki Imergas, który będziemy sobie tutaj w sposób nowoczesny, efektywny, no i szybki ogrzewali pomieszczenie przed pracą. Jeśli chodzi o klimakonwektory, no to zazwyczaj nie montujemy ich naturalnie w kotłowni u klientów, natomiast możemy zbudować u Was w domu system centralnego ogrzewania, oparte właśnie na tych klimakonwektorach. Sada działania tego urządzenia i, e, i dlaczego czym ono się różni od zwykłych grzejników, to jest zupełnie inna historia. E, ale drodzy państwo, śledźcie nasz kanał, ponieważ w najbliższym czasie również będziemy nagrywać odcinek właśnie na ten temat. Tak jak wspomniałem, większa część kotłowni zbudowana jest na stali węglowej zaciskanej, natomiast widać tutaj wyraźnie. E, idą trzy rury z PP. Ktoś może zapytać, dlaczego trzy? Co to jest? Skąd takie rozwiązanie? Otóż drodzy Państwo, jest to kolejno zimna woda wodociągowa, jest to cyrkulacja i jest to ciepła woda do kranu. Co to jest cyrkulacja? Otóż jeżeli ktoś posiada instalację recyrkulacji ciepłej wody użytkowej, no to można takie osobie zamontować dodatkową pompkę cyrkulacyjną, i jej celem jest to, żeby cały czas tą ciepłą wodą użytkową obracać, żeby po prostu w kranie była ta ciepła woda od razu po jego odkręceniu. Każdą pompę ciepła trzeba w jakiś sposób ustawić, jakoś posadowić, umiejscowić. I teraz tak, no my akurat przygotowaliśmy sobie znacznie wcześniej taki fundament blokowy. On jest wykonany z lanego betonu, właściwie to z zaprawy, na głębokość mniej więcej pół metra. Czy to jest przesada? No troszkę tak. Można to zrobić też w znacznie łatwiejszy sposób. Można pompę postawić na kostce, na jakiejś opasce wokół domu, na betonowym podejściu, jeżeli ktoś takowy posiada. A jeśli nie, to można również y, wykonać takie podmurówki pod każdą z nóg stojaka czy też, y, czy też po prostu umiejscowić to na solidnych betonowych blokach, na przykład na krawężnikach drogowych. Klutego tego działania jest takie, żeby pompa ciepła stała stabilnie i była wypoziomowana. My staramy się naszym klientom pompy ciepła stawiać na stojakach, akurat ten stojak wykonał na zamówieni nasz przyjaciel Jarek, którego serdecznie z tego miejsca y, pozdrawiam. Jeżeli, Szanowni Państwo, zamówiliście już tą pompę ciepła albo macie w planach zamówić z montażem naszym, bądź też od kogoś innego, no to możecie od nas zakupić takie stojaki, zarówno pod pompę LG propanową, jak i pod pompę LG R32. Mamy je na stanie, także możemy je sprzedać i wysłać. Pompa ciepła musi stanąć w jakiejś odległości od budynku. U nas akurat jest to około metra. Tutaj nam troszkę przeszkadzała jednak niewymiarowa do końca opaska wokół budynku. Natomiast zachowanie takiego pół metra w przypadku pompy ciepła monoblok czy 40 cm w przypadku pompy speed jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby był dobry dostęp powietrza od tyłu, czyli że pompa ciepła, żeby mogła w sposób swobodny to powietrze zasysać. A drugi powód to jest dostęp serwisowy, czyli serwisant przy robieniu rocznego przeglądu czyści i przeczesuje lamele, które znajdują się z tyłu i z lewej strony pompy. W związku z tym powinien do tego wszystkiego być dostęp. Pompa ciepła typu monoblock połączona jest z kotłownią, z maszynownią, dwoma rurami: rurą z wodą podgrzaną i rurą z wodą chłodniejszą, która jest powrotem czyli zasilanie i powrót. Na tych rurach my stosujemy zawory mrozowe. Zawory, które zapobiegają zamarznięciu pompy ciepła, w wypadku w którym ta pompa stanęłaby na dłuższy czas podczas mrozu. Stosujemy zawory mrozowe firmy Kalefi i jest to taki nasz standard instalatorski. Do tego rury te powinny zostać zaizolowane. Najlepiej, żeby była to izolacja kauczukiem. A następnie, żeby ten kauczuk nie uległ degradacji, czy to biologicznej, żeby coś nie zjadło tego kauczuku, czy też żeby on nie został zniszczony przez promienie UV, bo przecież jest to montaż na kilkanaście lat, to wszystko powinno zostać owinięte taką taśmą aluminiową. To już chyba wszystkie elementy montażu pompy ciepła, które miałem omówić. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam Państwa do obejrzenia pozostałych naszych filmów, gdzie opowiadamy o tej pompie ciepła, o innych pompach ciepła oraz pokazujemy nasze montaży, czy też wywiady z klientami. Zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę www.innowacyjnydom.com do zostawienia namiarów na siebie, jeśli chcecie otrzymać od nas ofertę. Wiecie Państwo, jest wiele, wiele różnych możliwości zamontowania pompy ciepła. Czy też to w taki sposób klasyczny, jak u nas, czy też... Yy... W jednostce z szafą, czy też w jednostce typu split, bo nie robimy tylko monobloków. My jesteśmy bardzo, bardzo elastyczni. Jesteśmy firmą instalatorską. Możemy zrobić dla Was bardzo wiele. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.